Panie prezydencie, gospodarzu dzisiejszych uroczystości, panie wicemarszałku, przedstawiciele też Urzędu Wojewódzkiego, przedstawiciele tutaj Rady Miasta, przedstawiciele służb mundurowych, wszyscy siostry i bracia, którzy uczestniczycie w tych uroczystościach, a tutaj żeśmy się najpierw zgromadzili w pięknej bydgoskiej katedrze. I powiem tak, dobrze, że jesteście, dobrze, że jesteśmy tutaj razem w bezpiecznym miejscu. I z tego się cieszymy, że w bezpieczeństwie możemy przeżywać dzisiaj tę uroczystość, że możemy być tutaj przy ołtarzu Chrystusowym, przy Księciu Pokoju, bo o ten pokój się też dzisiaj modlimy, by ta sytuacja sprzed 83 lat nie powtórzyła się. I dobrze, że jesteśmy tutaj razem, bo trzeba najpierw nam się umocnić też wewnętrznie, w tych skarbach, które żeśmy otrzymali na Chrzcie Świętym. Wiarę i miłość. To dwa zasadnicze elementy fundamentu życia człowieka w tym wymiarze i osobowym, i przecież społecznym. Bo wiara daje poczucie osobistej godności. Wiem, kim jestem. Ale równocześnie ten skarb wiary rozbudza w człowieku pragnienie wyższych celów i roztacza horyzonty ich realizacji. I są nimi, no właśnie, to, co jest fundamentalne, zbawienie, czyli pełnia szczęścia, pokój, pokój w sercu, pokój zewnętrzny, aby można te horyzonty rozwijać i realizować te wyższe cele. Dobro, a równocześnie to, czego potrzebujemy na co dzień i też w relacjach międzyludzkich, międzynarodowych, szacunek, ale także to właśnie, co mówiłem, poczucie bezpieczeństwa, poszanowanie drugiego człowieka czy dobra wspólnego. Miłość zaś kształtuje relacje między ludźmi i sprawia, że życie drugiego człowieka staje się dla mnie równie cenne i ważne jak moje własne. Przez ten pryzmat miłości tak można to odkryć. Więc jeszcze raz, wiara i miłość, te dwa filary, dwa skrzydła stanowią więc nieodzowny fundament naszego ludzkiego życia, bez których trudno by było budować relacje międzyludzkie i razem formować wspólnotę narodową, międzynarodową. Brak tych wartości powoduje, że drugi człowiek przestaje dla mnie stanowić wartość dodatnią, wartość niepowtarzalną, jako ktoś jedyny w swoim rodzaju. Staje się wtedy swego rodzaju rywalem, który zagraża, z którym trzeba walczyć, bo może być przeszkodą na drodze do realizacji wybujałych planów i egoistycznych pragnień. Brak wiary i miłości często prowadzi do przemocy człowieka nad człowiekiem. Siostry i bracia, ta prawda rzuca światło na uroczystość, którą dzisiaj celebrujemy, a jest nią 83. rocznica barbarzyńskiej napaści Niemiec na Polskę. Ta wojna najlepiej pokazała, co dzieje się z człowiekiem, gdy wyruguje ze swego serca wiarę i miłość. Do czego jest człowiek zdolny? Do jakiego bestialstwa? Bo serce nie może być puste. Jeśli nie ma wiary i miłości, to wejdzie coś innego. Właśnie może wejść to diabelska nienawiść. Jeśli zabraknie wiary i miłości, w ich miejsce wkrada się egoizm, pożądanie, pragnienie dominacji, przemoc, a tak jak wspomniałem, nawet nienawiść. Czyż odbiciem tej prawdy nie jest II wojna światowa? Minęło już wiele lat, ale przecież ciągle to wspominamy. Pochłonęła przecież miliony ludzkich istnień. Pozostawiła niepojętą ilość niekończących się dramatów ludzkich. Nie sposób też zapomnieć o gettach, obozach zagłady, niepojętym cierpieniu ludzkim, złamanych życiach, nie mówiąc już o ogromie zniszczeń, jakie pozostawiła za sobą. Wielkie
i rozliczne rany ludzkie, psychiczne, duchowe i cielesne tej wojny, mimo nieustannych wysiłków po dzień dzisiejszy, nie mogą się zabliźnić. Wciąż gdzieś krwawią, szczególnie w tych, którzy byli świadkami bezpośrednio tego barbarzyństwa. I wciąż bolą może tych najbliższych, którzy słyszeli o tej wojnie z pokolenia na pokolenie, gdzieś przekazywane, jak to było. I wciąż się kładą jakimś smutkiem, uprzedzeniami może nawet, a też lękiem, jakimiś obawami. Dlaczego? Żeby się to nie powtórzyło. I w tę smutną historię II wojny światowej wpisuje się równie tragiczna historia naszego narodu. Wspominamy ją również dla przypomnienia nienawiści, jaka rodzi się w sercu człowieka, gdy zabraknie w nim wartości ludzkich i bożych. A szczególnie jeszcze raz przypominam leitmotiv taki wiary i miłości. Wobec tak wielkiego okrucieństwa trudno dziwić się pełnym dramatyzmu słowom, które ktoś wypowiedział. Znalazłem te słowa, nie znalazłem autora, ale bardzo mnie przeszyły. Nienawiść Niemców do Polaków, kumulowana latami, okazała się w całej swej rozciągłości, kiedy polała się pierwsza polska krew. Nie oszczędzano nikogo, zaczynając od żołnierzy, a kończąc na cywilach, szczególnie działaczach kulturalnych, politycznych, duchownych. Najeźdźcom zostało wybaczone, bo wiara, czas i dobro sąsiedzkie każą wybaczać. Ale wybaczyć nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć znaczy żyć w prawdzie i pamiętać ku przestrodze, aby nigdy więcej to się nie powtórzyło. Dzisiaj można pytać i zastanawiać się w naszej wspólnocie, czy miała sens ofiara. Wiele milionów osób oddało życie. Czy nie lepiej było się poddać i zachować życie? Takie pytania się jeszcze dziś pojawiają. O nim powiem, o bohaterach i żołnierzach, i cywilach, osobach duchownych, wszystkich, którzy... Młodzież, nawet dzieci, też walczyli, bo wierzyli, bo kochali Polskę jako największą wartość, jako swój dom, za który warto oddać życie. Bo Polska to piękny dom dla nich wtedy był. Tak piękny, że trzeba go bronić. Od nich uczymy się dzisiaj miłości do naszej ojczyzny. Oni, ci bohaterowie, pozostają dla nas potomnych symbolem patriotyzmu, polskości, poświęcenia, odwagi i waleczności. Również w tym miejscu chciałbym przypomnieć słowa Jana Pawła II, który podkreśla to bohaterstwo, mówi o tych walecznych żołnierzach. Pozostali w pamięci narodu jako wymowny symbol. Trzeba, ażeby ten symbol wciąż przemawiał, ażeby stanowił wyzwanie dla coraz nowych ludzi i pokoleń Polaków. Dlatego dziękuję panu prezydentowi, że jest dzisiaj ta uroczystość, że możemy wspominać tę 83. rocznicę napaści Niemiec na Polskę. Nie dlatego, żeby podsycać sobie jakieś złe emocje, nie dlatego, żeby budzić sobie jakąś złość, ale pamiętać o tych, którzy rzeczywiście wtedy bohatersko stanęli do walki. I za nich się też modlimy dzisiaj, a patrząc na ich bohaterską postawę i żeby się to nie powtórzyło, modlimy się w tej katedrze bydgoskiej o pokój. Pokój w naszych sercach, o nadzieję, że będziemy mogli w bezpieczeństwie przeżywać dalsze lata. I siostry, bracia, nie chciałbym tych statystyk przypominać, bo będą może jeszcze przypominane dzisiaj tutaj na Starym Rynku, w tych uroczystościach rocznicowych. Ale ten dzień dramatyczny, tragiczny w historii Polski wspominamy dzisiaj po 83 latach w różnych miejscach. I dziękuję, że też wspominamy ten dzień w Bydgoszczy. Ale dodam, że we wszystkich katedrach biskupich 43 polskich diecezji wierni spotykają się 1 września na modlitwie o pokój.
Wspominamy ten dzień także w parafiach w całej naszej ojczyźnie, modląc się za tych, którzy zginęli w kampanii wrześniowej i całej sześcioletniej okrutnej wojnie. Modlimy się o pokój na świecie, bo mamy doświadczenie i wiemy, że te wojny się powtarzają w różnych miejscach świata, także w Europie, co teraz nas dotyka. Jesteśmy może wstrząśnięci. Jak to możliwe? Bo takie pytania słyszę, sam sobie zadaję. Jak to możliwe? Dzisiaj w Europie cywilizowanej takie bestialstwo. A jednak jest. I tym bardziej myśląc o tej 83. rocznicy napaści Niemiec na Polskę, myślimy o naszych braciach i siostrach w Ukrainie i modlimy się też o pokój, by tam ta wojna ustała, by w sercach tych właśnie braci i sióstr Ukraińców była nadzieja, że będą mogli jeszcze bezpiecznie żyć i rozwijać swoje horyzonty życiowe, swoje talenty, by budować wolną ojczyznę. Modlimy się pojednanie też i przebaczenie, bo tam tego będzie potrzeba, żeby ta zadra gdzieś tam nie rozwijała się i raniła serca, bo to... A nie da się samemu własnym aktem jakimś woli dokonać tam tej przemiany serca, pojednania i przebaczenia, bo to łatwiej powiedzieć. Z tego miejsca też mogę piękne deklaracje wygłosić, ale pokój mój daje nie tak, jak daje świat, ja wam daję, mówi Pan Jezus. I o ten pokój w sercach naszych też się modlimy dzisiaj. O tę zdolność najpierw przebaczenia tam wewnątrz w sercu, a potem pojednania, czyli wejścia w relacje, bo one są warunkiem życia między ludźmi. Bez tego się nie da. Bo inaczej byśmy byli ciągle w stanie gotowości wojennej.